Witam Państwa bardzo serdecznie ze Stadionu Żużlowego przy ulicy Wschodniej 2 w Opolu. To miejsce za niedługo będzie pełne kibiców, a to za sprawą powrotu sezonu żużlowego do naszego miasta, którego niezmiernie od 1961 roku poprzedza turniej o Złoty Kask. To również jest memoriał Jerzego Szczakiela, zawodnika, byłego kolejarza Opole, który w tej drużynie zapisał się z złotymi zgłoskami i to na jego cześć organizowany jest m.in. ten turniej. Po raz kolejny zobaczymy takie wielkie gwiazdy polskiego żużla jak Patryk Dudek, Dominik Kubera, Bartosz Smektała, czy chociażby Bartosz Zmarzlik, który w zeszłym roku wygrał te zawody, ustanawiając tym samym rekord tego właśnie opolskiego toru. Zawody startują 10 kwietnia o godzinie 14, czyli w poniedziałek wielkanocny, lany poniedziałek. Miejmy nadzieję, że będzie on lany tylko i wyłącznie z teorii, bo jak wiemy, żużel to jest taki sport, w którym pogoda jest bardzo decydująca, więc jak pada, będzie trzeba przerywać zawody, więc miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. Bilety można zakupić na bilety.speedwayevents.pl oraz e-bilet.pl. Także Szanowni Państwo, to jest ciekawa propozycja, żeby to ten wielkanocne popołudnie spędzić właśnie tutaj przy stadionie, bo naprawdę szykują się liczne emocje.